Zbliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy na czasie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani Chrystusie, znamy dobrze to wzruszające zdarzenie z życia Chrystusa Pana. Relacjonuje nam je święty Mateusz w 15 rozdziale swojej Ewangelii. Oto pewnego razu kobieta kananejska zawołała do Chrystusa: ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida, moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha. Pan nasz Jezus Chrystus, jak wiemy z tej historii doskonale, nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli do Chrystusa Pana i Jego uczniowie i prosili Go: odpraw ją, bo poganka ta krzyczy za nami. Wówczas Pan nasz Jezus Chrystus zwrócił się także do owej niewiasty kananejskiej: jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. A ona wówczas przyszła, padła mu do nóg i prosiła: Panie, dopomóż. Co jest zaskakujące w tej krótkiej historii, w tym krótkim zdarzeniu z życia Pana naszego Jezusa Chrystusa? Otóż owa poganka, kananejka, z którymi to kananejczykami Żydzi bynajmniej w przyjaźni nie żyli, woła o pomoc. Nie dla siebie, ale dla dziecka. Serce matki stanowi bowiem z sercem dziecka jedność, o czym każda z mam może zaświadczyć. I o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, którą dopiero co przytaczał nam Kościół Święty? Maria Panna jest dana nam za matkę. Właśnie w testamencie z krzyża Jan, a w jego osobie my wszyscy, otrzymujemy Najświętszą Maryję Pannę za matkę. Niewiasto, oto syn Twój, uczniu, oto matka Twoja. Od onej godziny uczeń wziął ją pod swoją opiekę, jak tłumaczy ten tekst Biblia Tysiąclecia. Pan nasz Jezus Chrystus w nieodwołalny sposób przekazał nam zatem Najświętszą Maryję Pannę, także naszą matkę. I nawet jeśli my często w naszym życiu jesteśmy niewierni słowom, które Panu Bogu dajemy, to wyroki boskie i postanowienia woli Bożej pozostają niezmienne. On zawsze pamięta o swoim przymierzu i o słowach, które przekazał dla tysiąca pokoleń, jak śpiewamy w psalmie 105. Zatem tak dziś, jak i 2000 lat temu pod krzyżem, Matka Jezusowa jest naszą matką. Kananejka wołała o miłosierdzie dla swego dziecka. Ona, poganka, tak daleka od Boga, może i od jakichkolwiek przejawów cnoty, choćby naturalnej, o ileż bardziej ze swoimi dziećmi stawiać się musi ta, której w cnocie żadne ze stworzeń nigdy nie prześcignęło i nigdy nie prześcignie Najświętsza Maryja Panna. Jej niepokalane i macierzyńskie serce, które dzisiaj w sposób szczególny chcemy uczcić. Jakkolwiek Pan nasz miałby wiele powodów do tego, aby pozostać głuchym na nasze wołania, tak w chwili, kiedy o miłosierdzie woła ona, boskie serce Zbawiciela nie może pozostać niewzruszone. Nie ma takiej prośby, której Syn Boży, Syn Dawidowy, Syn Maryi Panny dla swojej Matki Najświętszej by nie spełnił. Co to konkretnie oznacza dla nas? To, że Najświętsza Maryja Panna ma lekarstwo na być może największą bolączkę naszych czasów, na wszechobecny brak nadziei. Nie bez powodu, czcząc niepokalane serce Maryi Panny, przypisuje Kościół Święty w dzisiejszej mszy świętej słowa z Księgi Mądrości, Mądrości Syracha, które to dopiero co słyszeliśmy. Jam matkom
pięknej miłości, bojaźni, rozeznania i świętej nadziei, we mnie cała nadzieja życia i cnoty. Najświętsza Maria Panna jest zatem najdoskonalszym, wybornym naczyniem, całą tę piękną, boską cnotę nadziei dla nas przechowującą. Najświętsza Maria Panna swoją cnotą nadziei odpowiada tak naprawdę na naszą beznadzieję, bo cnota nadziei Najświętszej Marii Panny karmi nic innego, tylko miłosierdzie. Dlatego też nie z krasomóstwa nazywamy Najświętszą Marię Pannę codziennie Matką Miłosierdzia właśnie, śpiewając codziennie wieczorem Salve Regina. Kiedy Pismo Święte mówi nam jednak o miłosierdziu, to chce nam przez tę doskonałość, przez ten szczególny poruch duszy wyrazić o wiele więcej niż my dzisiaj w XXI wieku sobie wyobrażamy. Bo ani nasze polskie słowo miłosierdzie, ani nawet łacińska misericordia nie opisują tej doskonałości tak jak należy. Tej doskonałości, o której wiemy przecież z definicji, że jest zniżeniem się do czyjejś nędzy po to, aby ją poddźwignąć. Żadne z tych słów, ani miłosierdzia, ani misericordia nie wyraża tego, co wyrażał oryginalny hebrajski tekst natchnionego przez samego Ducha Świętego autora. Otóż semita w słowie miłosierdzia, za tą zasłoną słowa miłosierdzia, rachamim, widzi nie datek, nie jałmużny, nie spełnienie tylko zwykłego obowiązku przyzwoitości, nawet nie tylko poruszenie serca, ale fizyczne poruszenie całego wnętrza człowieka, każdego organu, który człowiek w sobie nosi. To, co odczuwa tak naprawdę każda matka nosząca pod swym sercem dziecko i oto dziecko się troszcząca, oto dziecko się lękające. Tak dalece sięga zatem ten termin, termin miłosierdzia, które Pismo Święte nam podaje i które w osobie Najświętszej Marii Panny tak pięknie nam przedstawia. Wstrząsać ma on całym naszym człowieczeństwem i pokazuje tym samym, jak dalece nasz dobry Bóg, jak dalece Maria Panna, kiedy powodowani są swym miłosierdziem, kiedy okazują miłosierdzie nam, poruszani są w całej swojej istocie właśnie naszą nędzą, naszą niedolą, naszym cierpieniem. Ile zatem w nas okrucieństwa, ile w nas zatem niesprawiedliwości i niewdzięczności, kiedy zarzucamy dobremu Bogu, czy Najświętszej Marii Pannie, jakoby na prośby i błaganie nasze w tak różnych intencjach byli głusi. Mamy zatem wielki potencjał, mamy zatem wielki kapitał w niebie. Jest nim nikt inny, tylko ta wielka, potężna i czuła na każde zawołanie swojego dziecka matka, Najświętsza Maria Panna. Jak sprawić, aby jeszcze niezawodniej otrzymać za przyczynę Najświętszej Marii Panny miłosierdzie właśnie. Nic prostszego. Słuchajmy się, co Pan nasz Jezus Chrystus, jej Syn, mówi w kazaniu na górze. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Niech i zatem cała nasza istota, całe nasze wnętrze porusza się na widok nędzy bliźniego, tak jak serce Marii Panny wstrząsane jest, w cudzysłowie, przez widok naszych słabości, naszych nędz, naszych cierpień, doświadczeń i problemów. A wtedy niezawodnie będziemy mogli zawołać ze świętym Pawłem: zbliżmy się z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali zmiłowanie i dostąpili łaski w pomocy na czasie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.